Tylko cztery kroki dzielą Cię od przygotowania niepowtarzalnego kalendarza adwentowego za pomocą aplikacji Microsoft Sway oraz Forms. Na początek zapraszam Cię do subskrypcji tego kanału, a jeśli do tego wciśniesz dzwoneczek, otrzymasz powiadomienie o kolejnych filmach, które mogą Cię zainteresować. A teraz już do rzeczy. Kalendarz przygotujemy w aplikacji Microsoft Sway. W nowym, pustym projekcie zaczynamy od wprowadzenia tytułu oraz wstawienia obrazka w tle. Możemy wykorzystać gotowe zdjęcie lub wcześniej przygotowaną grafikę. W zakładce Projektowanie dostosujemy wygląd elementów oraz sposób wyświetlania kolejnych stron. Za pomocą przycisku Odtwórz możemy podejrzeć aktualny wygląd naszej pracy. Przycisk Edytuj umożliwia powrót do projektowania. Dodajemy kolejny element, którym będzie tak zwana siatka. Wstawiamy kilka zdjęć oznaczających kolejne dni Adwentu. Zdjęcia możemy uzupełnić o podpisy, na przykład dzień pierwszy, dzień drugi i tak dalej. Przechodzimy teraz do opracowania treści, które będą dostępne przy każdym kolejnym dniu. Wykorzystamy do tego celu aplikację Microsoft Forms. Tworzymy nowy test, w którym projektujemy zaplanowane aktywności. W ustawieniach testu określamy m.in. kto będzie mógł go wypełnić oraz kiedy będzie dostępny. Możliwość zdefiniowania daty rozpoczęcia jest szczególnie istotna wtedy, gdy kolejne aktywności mają być dostępne po określonej dacie. Kopiujemy link do przygotowanego testu. Wracamy do naszego kalendarza i umieszczamy skopiowany link do testu przy elemencie dotyczącym konkretnego dnia.
Jeśli data i godzina dostępu do testu jeszcze nie nastąpiły, formularz nie zostanie otworzony. Na koniec generujemy link do kalendarza przygotowanego w aplikacji Microsoft Sway i udostępniamy go określonym odbiorcom. Dziękuję za uwagę. Zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału.